Nowy rok. Czy jestem jakimś dzieckiem szczęścia? Czy jestem w czepku urodzona? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam się z wami w nowym roku. Jak tam u was, jak po Sylwestrze, co się działo już tak oficjalnie, można powiedzieć już tak na spokojnie, bo ten poprzedni vlog był taki jeszcze przechodni. No i tak rozmawialiśmy sobie w nowym roku z moim mężem o naszych postanowieniach noworocznych, o naszych planach, co w tym roku, jak to tam będziemy ogarniać. Ja się tam pytam Piotrka, jakie są takie twoje osobiste. On mówi, że jeszcze nie ma planu. Ja mówię, że ja już tutaj ogarniam temat. Oczywiście nie będę się tymi postanowieniami z wami dzieliła, nigdy się nie dzielę. No i tak sobie po prostu chillowaliśmy w ten pierwszy dzień nowego roku i nagle zaczął mnie boleć ząb. Taka niespodzianka. Nauczona doświadczeniem, którym się tutaj z wami dzieliłam, stwierdziłam, że nie czekam, bo jak on już zaczyna mnie coś tam pobolewać, to znaczy, że coś jest nie tak. I mniemam, że jest to ósemka, o której pani dentystka powiedziała, że będzie z nią problem. Najprawdopodobniej będzie się gdzieś tam po prostu pojawiała. Gdzieś będzie się po prostu, już nie powiem, że wyrzynała, ale gdzieś tam po prostu te inne zęby będzie ruszała. Nie tak jak powinno. W ogóle to nie mam nic na ustach. Taki kolor, więc że będzie z nią problem, no i problem się chyba rozpoczął, zobaczymy, szybko zadziałałam, zadzwoniłam do dentysty i jestem dzisiaj umówiona, żeby sprawdzić, co się dzieje, co mnie boli i czy co z tą ósemką, podejrzewam, że to jest ósemka, no ale zobaczymy, więc dzisiaj wybieram się do dentysty, tak zaczyna się mój nowy rok. Nowy rok. Tak zaczyna się mój nowy rok i takie jest moje chyba postanowienie noworoczne. Będę musiała dodać do listy ząbki. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl. Stefan sobie śpi ze swoją wymemłaną myszką. No tak. O tobie mówię. Patrzcie, jakie ona ma już wyłupiaste oczy. Fuj, masz. Masz swoją myszkę, śpi sobie z nią. Jak sytuacja ma się z zębem? Oczywiście, że nie może być prosto. Oczywiście, że nie może być cudnie. Ząbek jest albo do leczenia ortodontycznego, co mnie nie bardzo interesuje chyba. Trzeba go po prostu odwrócić, bo rośnie bokiem. Można go odwrócić i można go wsunąć ładnie na miejsce. To się wiąże z kosztami niebotycznymi. Albo można go usunąć. Jest to ósemka. Ja wiedziałam, że on jest do usunięcia, więc raczej idę w tą stronę. Ja wiedziałam, że on jest do usunięcia. Ja wiedziałam, że po prostu trzeba będzie coś z nim zrobić, porządek. Ale zostawiłam go, mając nadzieję, że może sam wskoczy na to miejsce, co trzeba. Co się nie wydarzyło. Niestety. Więc teraz kwestia podjęcia decyzji. Za i przeciw. A raczej skłaniam się ku usunięciu. Po prostu, ja nie wiem, niektórym w ogóle ósemki nie rosną. A u mnie dwie ósemki u góry, dwie ósemki na dole. Czy jestem jakimś dzieckiem szczęścia? Czy jestem w czepku urodzona? A może jestem taka mądra, że mi tyle ósemek wyszło? No nie wiem, ale już wszystkie, ale to już wszystkie, bo ósemka z tej strony już jest. Dwie ósemki u góry usunęłam. Ta na dole na razie nic nie robi złego, jest jeszcze pod spodem, wyszła już na prześwietleniu, że jest, ale jeszcze nie wyszła, więc zajmujemy się na razie tą z tej strony. To jest zawsze nowy rok, zawsze coś po prostu musi być, także tak,
pozałatwiałam, byłam jeszcze na zakupkach, takich drobnych. No. Ja tylko chciałam powiedzieć, że oficjalnie moja obsesja trwa, jeśli chodzi o płyny do płukania, do prania. I zamówiłam sobie cały zestaw z Tesori d'Oriente na Allegro. Wszystkie zapachy, jest ich chyba 8. I tutaj jest talasoterapii. Wspaniałe. Wspaniałe są. Teraz testuję i robię pranie w każdym kolejnym, żeby sprawdzić zapach. No jedne są bardziej takie zimowe na teraz, takie ciężkie, kadzidlane. Jedne są bardziej takie kwiatowe i inne bardziej świeże, cytrynowe, więc zaraz Wam o nich opowiem. Pierwszy to jest właśnie ten, który Wam pokazywałam. I on pachnie tak świeżo. Takim właśnie praniem świeżym, taką jakby bawełną. Aqua delle figi, coś tam marina. No rzeczywiście, takim morzem. Takim morzem, czymś takim, to jest niebieski. Tego już próbowałam i on jest bardzo taki owocowy. Persian Dream. No, on jest taki owocowy, on jest taki słodki, z drugiej strony taki kwaśny, więc on będzie bardziej na wakacje. Następnie jest proszę, Japanese Rituals. Żeby to jest wszystko jeszcze ukurzone. Japanese Rituals, no to jest zapach takiego właśnie kwiatu jabłoni. Kwiatu wiśni, może bardziej taki bardzo kwiatowy, przytłumiony zapach, więc on może bardziej też być na wiosnę. Następnie mam tutaj coś, co jest moim jednym z faworytów, czyli Byzantium. Proszę bardzo. I to pachnie migdałem. Migdałem, wanilią. Czymś takim bardzo, bardzo delikatnym i tak na teraz to są takie bardzo otulające zapachy, więc ten Byzantium jest mój ulubieniec. To jest akurat taki zwyklak Fior di Loto, proszę, z takimi tutaj rzymskimi rysunkami i on pachnie jak... No, taki zwykły płyn do kąpieli, bym powiedziała. Jeżeli weźmiecie jakiegoś tam randomowego Lenora, powąchacie, no to on będzie pachniał właśnie tak jak to. Więc to jest takie najzwyklejsze z tej całej kolekcji. Sięgnę tam jeszcze do moich czeluści. Ulubiony zapach mojego syna i mój, od tego się zaczęła nasza cała zabawa z Tesori. Hamam. Hamam, przecudny zapach, taki kadzidlany, orientalny, mocny, powiedziałabym, że taki bardzo perfumowy i bardzo długo utrzymuje się na ubraniach. Moje dziecko właśnie jak wyprałam w tym jego bluzę, mówi, Jezu, to pani, jakieś perfumy. Nie, to nie były perfumy, to było Tesori właśnie. To było właśnie Tesori. Najładniejsza chyba butelka ze wszystkich, Ayurveda. Zobaczcie, jak się prezentuje. Bardzo fajnie. No i to też chyba będzie wakacyjny zapach z tego, co widzę. To jest taki cytrynowy, amla, patchouli tutaj widzę. Trochę owocowy, trochę taki kwaśny. Bardzo fajny i bardzo przyjemny, więc on też będzie właśnie taki wakacyjny. I jeszcze jeden. Wyciągam z czeluści jeszcze jeden, który chyba jest najbardziej popularny. No to jest Muccio Bianco. Muccio Bianco. Taki srebrny, w srebrnej butelce. I on pachnie... jak takie mydełko DAF skoncentrowane. No, jeżeli lubicie taki zapach właśnie mydełka DAF i kosmetyków DAF, kosmetyków Nivea w takiej koncentracji ultra, no to jest właśnie ten zapach. Więc no tak, 4, 4, 4, 8, 8 zapachów.
8 zapachów zamówione. Podeślę Wam linka właśnie do tej aukcji. Bardzo fajnie, przetestuję sobie wszystkie zapachy. Jak na razie mój faworyt, no to jest właśnie ten. Ten zapach niwej i daw. Ten zapach migdałów. Nadal mam hamam w moich faworytach. I ten chyba, ten mi się najbardziej podoba, chociaż jeszcze nie wiem, bo jakby nie wszystkie jeszcze są przetestowane na ubraniach, bo to jak pachną tutaj, jak wąchacie z butelki, to jest zupełnie coś innego, jak później wąchacie ubranie, które właśnie tym przeszło i czy ten zapach Wam się podoba i czy chcecie go nosić na sobie, więc tak, fascynacja płynem do kąpieli trwa. Halo, halo, witajcie. Wyszło mi tutaj takie coś. Tak się pochwaliłam, że odkąd używam tych moich ręczniczków małych, to mi nic nie wychodzi. Od czasu do czasu jednak wychodzi. A ja przybywam do Was taką szybką pogadanką na temat planowania organizacji. Początek roku to jest dobry czas, żeby o tym pogadać, żeby ruszyć ten temat. Chciałabym, żebyście Wy też podzieliły się swoimi pomysłami, swoją organizacją, to jak planujecie, jak to wygląda u mnie z planowaniem. Ja już od dłuższego czasu zrezygnowałam z książkowych kalendarzy, więc wszystko planuję tylko i wyłącznie w Google Kalendar. Mam ze sobą zawsze telefon, zawsze mogę podglądnąć, mam wszystko ładnie zapisane, niektóre rzeczy z powiadomieniami, niektóre rzeczy bez powiadomień, kolorystycznie, pięknie rozplanowane, nawet zaraziłam tym moją siostrę. Każdy członek rodziny ma też swój kolor w tymże kalendarzu i jest to najprostsza opcja, jaka tylko może być. Bardzo serdecznie polecam, jeżeli jeszcze z tego nie korzystacie. Co jest oczywiście już w Waszym telefonie, możecie z tego korzystać. Oprócz tego mam planowanie blogowe, mam taki kalendarzyk, który sobie, mam taki zeszycik, którym sobie rysuję co miesiąc taką tabelkę do nagrywania, filmy, pomysły. Taki harmonogram właśnie filmowy. Teraz przez święta się to wszystko rozpieprzyło, jak zwykle zresztą. Przez święta wszystko się rozpieprza, cały ten harmonogram po prostu idzie krzywo dosyć, więc to jest dotyczące blogowania, plus jeszcze mam takie codzienną rozpiskę 5 rzeczy to do, którą robię. Już nie będę Wam wspominała o planerze finansowym, bo to też prowadzę osobny planer finansowy, osobny planer. Taki zeszyt, po prostu planer finansowy, planer zakupowy. Jeżeli chcecie o tym planerze zakupowym, mogę Wam opowiedzieć, bo jest to coś, co mi się sprawdza już od dobrych kilku lat. Planuję na każdą porę roku i aktualnie będę planowała zakupy wiosenne. Na czym to polega? Wpisuję każdego członka rodziny, wpisuję, co potrzebuję na wiosnę kupić. Czy to są ciuchy, czy są to jakieś pierdoły, co potrzebują, spisuję to, co potrzebują kupić, co potrzebuję z nimi zrobić. Nieraz są to jakieś dodatkowe korepetycje, jeśli chodzi o Antka, nieraz są to lekarze, nieraz są to jakieś konsultacje, jakieś dodatkowe motywacje, więc to wszystko wpisuję w tym kalendarzu i po prostu planuję, teraz będzie plan na wiosnę. Jest to bardzo fajna opcja, bo po prostu skupiam się na najbliższych kilku miesiącach, co będzie to do kupienia, takiego wiosennego, jakieś właśnie spodnie, jakieś bluzy, Adidas i tak dalej, i tak dalej. Na razie jeszcze o tym nie będę myślała, będę myślała pewnie dopiero za miesiąc, żeby to sobie zaplanować tą wiosnę, więc taki planer też mam, finansowy też mam i w tym roku, zaczęłam Wam o tym mówić, a nie skończyłam, o planerze 5 rzeczy to do codziennie. Nie wiem, jak to mam inaczej nazwać, 5 things to do every day. Tak to podsumowując, po prostu wypisuję sobie każdego dnia 5 rzeczy, które mam do zrobienia. Są to rzeczy głównie związane z moją pracą, w sensie tam z YouTube'em, co mam zrobić, złożyć coś, przygotować grafikę, zaplanować, spisać scenariusz, wypisuję 5 rzeczy. Jeżeli zrobię te 5 rzeczy, to jakby jestem wolna, jakby jestem odrobiona. Nie wpisuję w tą listę to do rzeczy, które mam zrobić w domu,
tylko to, co mam zrobić na komputerze, tylko to, co mam zrobić tak ogólnie związanego właśnie z tą moją pracą, więc wiadomo, że oczywiście pracą również jest to wszystko, co robimy w domu. Ale nie wpisuję tego, bo no, zajmuje mi miejsce. No chyba, że jest to obiad jakiś bardzo wymagający, który wiem, że zajmie mi przynajmniej pół dnia, no to wiem, że muszę go wpisać właśnie 5 rzeczy do zrobienia każdego dnia i jakby to dodaje, daje motywację. Lubię sobie rzeczy odkreślać, to jest dla mnie wielki plus. Bardzo często sobie też zapominam o różnych rzeczach, więc dodatkowo sobie je spisuję. Więc to tu mi się sprawdza. Też już któryś nas zeszyt z kolei. No i w tym roku dotarł do mnie również planer książkary. Nie jest to nic sponsorowanego. Jeżeli mnie obserwujecie, oglądałyście moje vlogmasy, to dostałam ten planer od mojej siostry. Słuchajcie, jestem super szczęśliwa, że go mam. Już sobie zaczęłam gmerać w nim. I oczywiście, że tutaj wam mówię, że do życia najłatwiej jest mi się zorganizować z kalendarzem, ale lubię sobie robić zapiski, lubię sobie notować, lubię papierowe rzeczy, lubię takie rzeczy i po prostu bardzo długo miałam swój kalendarz takiej wersji papierowej, no ale jednak nie jest to, no mniej więcej taki kalendarz miałam, taki kalendarz ze sobą nosiłam w torebce. Wszędzie. Zajmował miejsce. Musiałam go wytargać zawsze u dentysty i po prostu rozkładać, co nie było najfajniejszym, najprzyjemniejszą rzeczą. W telefonie szybciutko myk, 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 myk sprawdzić. Jest to o wiele bardziej funkcjonalna sprawa. Ale taka zabawa z takim planerem w domu, właśnie z zapiskami, to jest coś, co kocham, to jest coś, co uwielbiam. Pokażę wam kilka rzeczy, które tutaj sobie już zaczęłam spisywać. To są must read książki, spis książek, które warto przeczytać. Na żółto są już pozaznaczone. Pozaznaczałam sobie te, które już czytałam. Zapisałam sobie tutaj A, które, co oznacza, że jest ta książka w wersji audiobooka. Tutaj jest dalsza lista, więc jest to są to takie klasyki. Tajemniczy ogród, Mały książę, Opowieść wigilijna, coś, co warto przeczytać. Myślę, że w tym roku też wrócę do właśnie takich klasyków. Plus jeszcze się z wami nie podzieliłam, jeżeli jesteśmy przy książkach, to w tym roku objęłam za moim patronatem mojego czytania, patronką mojego czytania w tym roku jest pani autorka, pisarka Elena Ferrante. Być może ją od niej słyszałyście, być może słyszałyście, wiele razy pojawiła się tutaj w waszych poleceniach, w komentarzach i stwierdziłam, że nie czytałam jeszcze ani jednej tej książki tej pani. Nie wiem, na co się pisze. Bardzo jest polecana, więc rzucam się w wir, rzucam się na głęboką wodę i mam w planie przeczytać wszystkie książki tej pani w tym roku, więc jest taką moją patronką. W zeszłym roku był Carlos Ruiz Zafón, którego wszystkie książki udało mi się przeczytać. W tym roku jest to właśnie pani Elena Ferrante. Także będziemy widzieć, zobaczymy. Będę się z wami tutaj oczywiście dzielić. Bardzo fajna rozkładówka. Książkowe polecajki. Tutaj spisuję wasze polecajki również. Zobaczcie. Ścieżka prostej obfitości. Biografia Matthew Perry. Seria Kosiarze. Pisałyście mi w komentarzach. I saga o ludziach ziemi. Są polecenia, są tutaj wasze polecenia, mam spis, Ścieżkę prostej obfitości zaczęłam czytać i sądzę, że będzie to książka, która będzie mi towarzyszyła przez cały rok. Zobaczymy, jak się będę na nią pisać, zobaczymy, czy jej po prostu nie przeczytam wcześniej, to się okaże. Bo jest to taki dziennik, który tam po prostu czytamy codziennie jedno przemyślenie, więc na tej zasadzie to jest. Tutaj są takie czytelnicze horoskopy, tracker czytelniczy, bardzo fajna rzecz, już zaczęłam na poprzedniej stronie, nie będę wam na razie pokazywała. Tracker czytelniczy, zapisujemy sobie, co czytamy i ile czytamy i można zapisywać, ile stron czytamy po prostu dziennie dla takiej po prostu fiksiary, książkary. To jest coś niesamowitego. Ja akurat stron nie zapisuję, ale sobie tak mniej więcej mogę zobaczyć. Jest to taki pogląd na cały miesiąc, jak to czytałam, ile dana książka mi zajmuje czasu, więc no wiecie, to jest taka właśnie trochę też zabawa. Czytamy, lubimy, ale lubimy też sobie tutaj notować. No i proszę państwa,
Recenzja tutaj zaczęłam. Dorotę Gąsiorowską, Powieść Błękitnego Jeziora. Jeszcze ją czytam, więc na razie nic nie zapisuję. Zacznę tutaj sobie notować moje przemyślenia, jak już skończę czytać daną książkę. Więc tutaj jest więcej miejsca na te recenzje. Coś takiego, taka rozkładówka do ogarnięcia w tym tygodniu. Nie wiem, czy będę z tego korzystać, bo to jest do ogarnięcia w tym tygodniu w sensie książkowym, czy to jest do ogarnięcia w tym tygodniu w sensie takim ogólnym. No zobaczymy, czy będę z tego korzystać. Bardzo dużo miejsca na notatki, na ogarnięcie tego tygodnia. To są takie różne kolorowanki. Na odstresowanie są naklejki. Bardzo mało tych naklejek jest, żałuję. Bardzo żałuję, że jest tak mało tych naklejek. No i w tym roku będę się bawiła z planerem książkarę. Już czuję, że on zostanie ze mną na dłużej, albo po prostu coś podobnego będę chciała mieć ze sobą, dlatego że mimo, że tego nie miałam w zeszłym roku, to ja sobie to robiłam. Ja sobie rysowałam tabelki, rysowałam sobie trackery, zresztą wiecie, pokazuję wam tutaj co miesiąc podsumowania książkowe, lubię te podsumowania, lubię o tym opowiadać, mogłabym o tym gadać, zresztą no widzicie, jak po prostu płynę w tym temacie, więc rysowałam sobie sama takie tabelki i spisywałam, przekreślałam, oznaczałam, więc sama się w to po prostu lubiłam bawić, a coś takiego gotowego, co jest ładnie już zaprojektowane, ktoś kto wie, na czym ma polegać właśnie taki planer, jeżeli chciałby się zobaczyć taki profesjonalny, taki robiony naprawdę przez taką rasową książkarę, no to ja wam polecam serdecznie konto Podskarbnica, chyba książkowa tak się nazywa, na TikToku. No, dziewczyna ma naprawdę fantazję, jeśli chodzi o tworzenie właśnie takich bullet journali książkowych, więc to sobie zobaczcie, więc tyle. Tyle jeśli chodzi o planowanie. Będzie planer książkary, a będzie jak zwykle u mnie kalendarz w telefonie i to, co do tej pory prowadziłam, będzie plus właśnie to jako nowość w tym roku, więc czekam na wasze odpowiedzi, czekam na wasze komentarze, jak wy sobie to planujecie, jak wy sobie organizujecie, jakie macie metody, z czego korzystacie, czy korzystacie z kalendarzy papierowych, czy korzystacie z kalendarzy takich właśnie cyfrowych, czy może macie jeszcze jakieś habit trackery, czyli taki tracker nieuzależnień, zachowań, takiej zmiany zachowania, sobie po prostu na przykład zaznaczacie picie wody i jeżeli dzisiaj piłyście wodę, to sobie zaznaczacie tam kropeczkę albo coś, po prostu habit tracker. No dajcie mi znać, czy są tutaj jakieś świry organizacyjne, świry, które lubią planować, koniecznie mi dajcie znać w komentarzach, ja bardzo lubię. Jest dobry czas na to, żeby coś takiego właśnie robić. For you.